No siemaneczko wszystkim, słuchajcie, dzisiaj odcinek o kocimiętce, jest to drugi odcinek, widzieliście na początku na wiosnę jak pięknie kwitła, po prawej stronie tutaj mamy już tą kocimiętkę przyciętą, po lewej stronie jeszcze nie, dlatego tak to zrobione jest, żeby wam pokazać jaka jest różnica. I teraz tak, ta kocimiętka już powinna być z tydzień, dwa tygodnie temu przycięta, jak zaczęła przekwitać, tak? Teraz już te kwiaty, zaraz wam pokażę z bliska, w większości są przekwitnięte, jeszcze tutaj zapylacze latają, ale w większości są przekwitnięte i jak sobie zobaczycie, tutaj pełno leży nasion tej kocimiętki, dlatego należy wcześniej to przycinać, żeby te nasiona się nie rozsiały, bo powiem wam, że my jak przegapimy właśnie ten okres, to mamy później kupę pielenia, bo ta kocimiętka bardzo się rozsiewa. Tutaj są dwa gatunki. Ta kocimiętka, która tutaj widzicie, jest z nasion bodajże legutko wysiana, a tutaj jest druga, taka kupiona w sklepie. Jak widzicie, jest dużo mniejsza i jeszcze nie kwitnie. Także taka jest różnica. No i co? Jak zaczyna przekwitać, to przycinamy ze 2 cm od ziemi, bo jak prześpimy, to zobaczcie, tu już wychodzą kolejne maluchy. No i niewygodnie jest później między tymi maluchami przycinać te grubsze łodygi. Teraz wam pokażę tutaj, jak wygląda przycięta. Jedna, druga. Jeżeli w ten sposób będziecie przycinać, to czasami można nawet 3 kwitnienia w roku mieć. Także tak to wygląda. I ta jest na biegu do cięcia. Także należy ciąć, bo jak nie będziemy cieli, to się porobią takie zdrewniałe pędy. No i będzie nieładnie wyglądać. Także to tyle z mojej strony. O kocimiętce. Trzymajcie się, na razie. Cześć.